Różni się od prochowca? Chodzi o trench. Trench i prochowiec, czyli po angielsku Macintosh, to dwa zupełnie inne płaszcze. Jednak są one do siebie troszkę podobne. Całkiem sporo ludzi myli ze sobą te dwa pojęcia, zresztą nie dziwię się, bo kiedy wpiszemy w Google grafika prochowiec, to wyskakuje nam trench. Różnią się na przykład długością, Macintosh jest dużo krótszy od trencha, sięga on mniej więcej za kolano, a trench sięga mniej więcej do kolana. Macintosh jest jednorzędowy, trench koło dwurzędowy. Ogólnie też historia Macintosha jest taka, że służył on bardziej do jazdy konnej i do pracy. Więc naturalnie nie posiadał żadnych pasów, pagonów czy też gunflap, tak jak trenchcoat. No i też możemy powiedzieć, że prochowiec jest troszkę mniej formalny niż trenchcoat.